tegoroczny Jaćpiejski Festyn Archeologiczny będzie nieco inny od dotychczasowych, ale wiele elementów tej imprezy, której 19. edycja zaplanowana została na pierwsze dwa dni lipca, zaskoczy fanów historii i kultury plemion zamieszkujących przed wiekami nasz region. Festyn archeologiczny już się przebił do świadomości mieszkańców, tych, którzy odwiedzają nasz region i nasze miasto. I cieszę się, że kolejny będziemy mogli i to w wersji dużo bogatszej niż zazwyczaj Państwu zaprezentować. Tegoroczna edycja zapowiada się jako mariaż historii, tradycyjnego rzemiosła, wyjątkowej jaćwieckiej kultury, zaskakująco urokliwej estetyki i nowoczesnych technologii. Nie zabraknie też walk wojów, które zawsze gromadziły liczną publikę. Organizatorzy zadbali również, by tradycyjnie kulminacyjnym punktem programu była inscenizacja historyczna. W tym roku na razie roboczy tytuł tej inscenizacji, myślę, że bardzo symboliczny w kontekście tego, co się dzieje, to jest najazd drużyny ruskiej na Jaćwiecką wieś. Tegoroczny festyn będzie wzbogacony o nowe elementy. Tym nowym elementem będą pokazy przygotowane przez GovTech, czyli pokazy nowych technologii i to, w jaki sposób można promować Jaćwierz za pomocą tych nowych technologii. Próbka tego niewielka była pokazana niedawno w Wigrach i cieszyła się niezwykłą popularnością wśród szczególnie najmłodszych uczestników tego festiwalu jaćwieckiego, bo tak się to nazywało. Natomiast pierwszy dzień festynu zakończymy dużym koncertem zespołu Parsifal, zespołu, który przygotował muzykę do gry Wiedźmin. Przedsięwzięcie, które ma szansę nie tylko promować Suwałki i otaczający je region, możliwe jest do zrealizowania z takim rozmachem dzięki współpracy i wsparciu Centrum GovTech. Minister Justyna Orłowska, pełnomocniczka prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, jest przekonana, że unikatowość Suwalszczyzny, zarówno środowiskowa, jak i historyczno-kulturowa, jest warta i uwagi, i promocji. Suwalszczyzna zasługuje na to, aby o niej usłyszał świat. I tak naprawdę dziedzictwo przeszłości, dziedzictwo kulturalno-historyczne przeszłości może być mostem Suwalszczyzny do przeszłości. W to głęboko wierzymy i to wiemy, że się może wydarzyć.